Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwona Skoneczna, jestem onkologiem, który zajmuje się urologią onkologiczną. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o naszych, można powiedzieć, potrzebach związanych z poprawą wyników leczenia zaawansowanego raka węchlarza moczowego i też dróg moczowych, czyli takiego raka, który nazywamy urotelialnym, który może się umiejscowić zarówno w węchlarzu moczowym, jak też w moczowodach, czy tak zwanych miedniczkach nerkowych. Okazuje się bowiem, że są to dosyć podstępne nowotwory, związane też na przykład z paleniem tytoniu, które niestety potrafią się podstępnie dosyć mocno rozwinąć i stać się chorobą nieoperacyjną albo chorobą, której niestety towarzyszy obecność przerzutu. I w takiej sytuacji potrzebujemy tak zwanego leczenia systemowego, które dla tych nowotworów jest, można powiedzieć, chemioterapią. I tak leczymy od, można powiedzieć, 30 lat. Natomiast uzyskaliśmy nowe możliwości leczenia, przeprowadziliśmy na świecie badania, dzięki którym wiemy, że w nowotworach oprócz chemioterapii wielu pacjentów ma duże korzyści z zastosowania immunoterapii. I można powiedzieć, że wreszcie po kilku latach, teoretycznie od listopada 2022 roku, zyskaliśmy możliwość po raz pierwszy leczenia immunoterapią, ale tylko niektórych chorych, czyli tylko takich chorych, u których po chemioterapii uzyskujemy dobrą odpowiedź i aby utrzymać tą dobrą odpowiedź, możemy zastosować tak zwaną podtrzymującą immunoterapię i dzięki temu ta odpowiedź trwa i trwa. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast problemem jest to, że jednak chemioterapia, chociaż pomaga większości pacjentom, to nie wszystkim. I mamy kłopot z tymi pacjentami, u których chemioterapia nie do końca pomaga. I tutaj znowu na całym świecie mamy możliwości leczenia immunoterapią. Zrobiliśmy badania, które wskazują na to, że przeżycie pacjentów poprawia się. Też mamy tutaj nawet w naszym oddziale pacjentów, którzy powyżej 5 lat na przykład pozostają na takim leczeniu i mają remisję choroby i czują się doskonale, ale niestety taka możliwość w dalszym ciągu nie jest dostępna dla pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym, właśnie którzy nie odpowiadają na immunoterapię. A w międzyczasie też pojawiły się kolejne terapie, które już są zarejestrowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, czyli nowe leki, takie jak enfortumab, które w dalszym ciągu znowu poprawiają przeżycia pacjentów. Także niestety Polska należy do krajów, gdzie poprawa w zakresie wyników leczenia raka pęcherza moczowego, no można powiedzieć, bardzo idzie powoli. Czyli bardzo byśmy chcieli, żeby ta immunoterapia, która pierwsza stała się dostępna właśnie dla pacjentów, którzy dobrze odpowiadają na chemioterapię, też stała się dostępna dla tych, którzy takiego szczęścia nie mają, a wiemy, że można im też bardzo dzięki tym lekom pomóc.